Dzień dobry Państwu, tu Barbara z Krakowa. Tym razem podzielę się z Państwem prozą, ale to jest bardzo ważna sprawa w moim życiu. Mianowicie, jako ciężko chorzy ludzie, obydwoje z mężem, nie mogliśmy uczestniczyć w nabożeństwach, czego nam bardzo brak było, szczególnie mnie, bo ja głowę mam zdrową, może odwrotnie, fizycznie zdrowsze, ale ma niestety chorobę Alzheimera, ale szedł z przyjemnością i naprawdę ma pamięć wsteczną, uczestniczył w nabożeństwie, śpiewał i w ogóle byłam taka szczęśliwa, że ktoś pomyślał o nas, że znalazły się osoby, które poświęcały swój czas, które gotowały, dźwigały gary z ulicy Kolberga na ulicę Śląską, żeby tych ludzi przytulić. Wiecie Państwo, że każdy jakoś głodny o tej porze to chętnie skorzysta z jedzenia, a potem takie piękne rozpatrywanie Biblii, filmy różne, brat nasz po prostu nam dawał jako strawę duchową. I właśnie chciałam tu w tym wypadku po prostu napisać takie wspomnienie z jednego spotkania i przybliżyć właśnie ten nastrój i tą po prostu tą całą sprawę, jak to miło się odbywa u Państwa. Kasi, Jarka i Agnieszki Woźniaków. I piszę teraz 29 maja w 16 obecnym roku, piszę takie wspomnienie ze spotkań. Ciężka była droga do Kasi, Jarka i Agnieszki. Tramwaj niskopodłogowy, przepraszam, osiemnastka, na który zawsze poluję jako inwalidka z dwoma kulami, tym razem zmienił trasę od miejsca Filharmonii. Pojechał prosto na Salwator. Motorniczył wysadził mnie więc pod jubilatem. Dla mnie do przystanku autobusowego był spory kawałek. Nawet się zastanawiałam, czy nie przeniesiony ten przystanek jest, że ja tak długo idę, ale to było samo południe, znaczy druga no, w południe. Czyli słońce paliło niemiłosiernie. Ale cel wspaniały prowadził mnie jednak. Po wyjściu z pojazdu, przystanek za wcześnie wysiadłam sobie. Przez nieposłuchanie właśnie porady Kasieńki zaczęła się więc dla mnie droga na Golgotę. Od dawna nie chodząca po ulicach, bo niestety dopiero teraz odchudziłam się 15 kg i mogę korzystać z innych środków lokomocji. Tak to tylko niestety taksówką jeździłam, co bardzo dużo mnie kosztowało. Więc nie wiedziałam, że właśnie ulice Krakowa są takie brudne. Cały czas szłam po masie odchodów, gołębi, psów i tym podobnych, aż miałam odruchy wymiotne. Coś okropnego. I droga dla mnie była bardzo długa. Jeszcze blisko bramy braterstwa jakiś pan stanął, wychodził z samochodu. Ja, ponieważ już nie chciałam, bo nie mogłam znaleźć numeru 12, więc zapytałam go grzecznie, czy pan widzi gdzieś tam 12? A nie wiem, czemu ten pan mi odpowiedział, że nie ma 12, jest tylko 11 i naprzeciwko 16. Więc już miałam wracać znowu tą ciężką drogą z obolałymi nogami, ale zobaczyłam, że tam kuka ktoś z bramy, a to był brat, który też uczestniczył w tych spotkaniach, Adaś. I zawołałam go, przyszedł, wziął mi jedną kulę, wziął mi tam siatkę i poszłam na górę, to jest trzecie piętro, dawniej na nie nie mogłam wychodzić, a w tej chwili minus 15 kg pozwala mi, że wychodzę. Poza tym przyszła jak zwykle Kasieńka po mnie, bo ona się o każdego martwi. Też mi jeszcze pomogła tam coś wziąć i pomalutku ze mną wychodziła na to trzecie piętro. Poczułam ulgę, jak już wyszłam na to trzecie piętro. Prawie, że cudem, bo byłam bardzo zmęczona. Więc spóźniłam się niechcący, bo ja byłam w czasie tym, który był ustawiony, ale przez tą drogę niestety się spóźniłam. I wtedy Kasieńka moja postawiła przede mną na stole, bo nie chciała, żebym jeszcze traciła czas
na jedzenie w innym pomieszczeniu. Chciała, żebym już słuchała tych pięknych słów, które ze Słowa Bożego Jareczek przeważnie czyta, ale wszyscy też uczestniczymy. Więc położyła ta Kasieńka, wróćmy do tej, salerz wspaniałych potraw. Wszystkie podobno wykonane przez naszego gospodarza Jarka. Niestety, mimo okazywania mi wielkiej miłości i przywiązania przez mojego męża Kaziulka, nie dostąpiłam jeszcze nigdy zaszczytu podania mi przez niego posiłku. Dlatego poza zupą ziemniaczaną, którą robił raz w życiu, czy tam parę razy, ale pod moim kierunkiem oczywiście. A wiadomo, że mężczyźni są najlepszymi kucharzami. No więc nie dziwię się, że Jarek robi takie wspaniałe potrawy. Teraz wiadomo, zaczęło się studiowanie Pisma Świętego. Słowo Boże, którego jestem zawsze spragniona. Tu znowu zaimponował mi Jarek, który pięknie po angielsku, nie wiedziałam, że już umie mówić, bo wiedziałam, że się uczy, pięknie po angielsku wyjaśniał zawiłe sprawy z Pisma Świętego naszej siostrze Joannie z kraju anglojęzycznego. Przy tym czynił gesty godne wspaniałego aktora. Nawet ja, nie znająca języka angielskiego, pewne tłumaczenia rozumiałam. U państwa woźniaków, jak zwykle, atmosfera była wyjątkowa. Każdy z domowników starał się na swój sposób uświetnić klimat tego spotkania. Dlatego też dopiero w domu zorientowałam się, że wróciłam na godzinę 21:20. Uważam więc ten dzień za jeden z najwspanialszych, najbardziej błogosławionych dni ostatnio przeze mnie przeżytych. Dziękuję więc Bogu Najwyższemu za ten dzień, ale również tym, którzy przyczynili się do tego, że poczułam się taka szczęśliwa. Wasia Wiejowska. Dziękuję.